Co trener uważa o kontrowersyjnej cieszynce swojego podopiecznego? Ludzie mówią, że chodzi tutaj o jakieś środki zakazane. Ja się z tym nie zgadzam. To tylko taki francuski zwyczaj. Tutaj chodziło tylko o jedzenie trawy. Żadne tam wciąganie czegoś nosem. W taki sposób w 1999 roku trener Liverpoolu tłumaczył zachowanie Robiego Fowlera. Angielski napastnik był wielokrotnie oskarżany przez fanów Evertonu o korzystanie z zakazanych środków. Fowler tuż po zdobyciu bramki z rzutu karnego zaczął w taki sposób prowokować kibiców Evertonu tuż przed ich twarzami. Legenda Liverpoolu przyznała się wprost, że nie żałuje tego zachowania i mogąc cofnąć czas, zrobiłby to ponownie. Ta cieszynka kosztowała go 4 mecze zawieszenia oraz 32 tysiące funtów kary.